Na wystawie Z tej nocy będzie serce można zobaczyć 4 moje prace, 3 prace malarskie i 1 pracę rysunkową. 3 z tych prac były wcześniej pokazywane. Jedna praca malarska We've Been Dying for Eons jest pokazywana po raz pierwszy. Podstawą mojej pracy twórczej są dwie cechy charakterystyczne współczesności. Jest to hybrydowość i metaforyczność, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za każdym razem, jak próbujemy zakomunikować komuś pewną myśl abstrakcyjną, używamy metafory. I w pracy We've Been Dying for Eons taką główną inspiracją była tak naprawdę inspiracja z literatury, gdzie spotkałam się w pewnej książce z pewną opinią, że pewna część ludzi uważa, że jest tak naprawdę głową, że to nasze właściwe ja znajduje się w głowie, a reszta ciała jest pewnym dodatkiem. I stąd w jednym z tych elementów, które widzimy na tej pracy, jest właśnie ta głowa, która tak naprawdę jest metaforą całej postaci człowieka. Tytuł jest dla mnie jak dodanie kolejnego koloru do pracy. Jest bardzo ważnym elementem składowym każdego obrazu, każdego rysunku. Wszystkie tytuły są w języku angielskim, ponieważ z reguły zaczerpnięte są z tekstów źródłowych. W przypadku pracy The Network Itself is Seductive jest to tekst zaczerpnięty z poematu Liry Pramuk, która jest przedstawicielką środowiska LGBTQ oraz producentką muzyki elektronicznej. Uważam, że każda interpretacja pracy jest ważna i potrzebna i każdy odbiorca ma swój całkowicie inny, indywidualny background ze względu na miejsce, z którego pochodzi, ze względu na edukację, więc może odbierać pracę na swój indywidualny sposób. W mojej pracy bardzo ważne jest dla mnie to, żeby uchwycić elementy, które związane są ze współczesnością, z tym momentem, w którym żyjemy teraz, z naszą teraźniejszością. I myślę, że prace, które są wypadkową tego myślenia, automatycznie zawierają to geopolityczne położenie autora i problemy społeczne, które go dotykają.